się bardzo ciekawy. Chwała Bogu. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę tutaj być. W końcu udało się, więc jest świetnie. Może zacznę od takiego wstępu, bardzo szybkiego, chwilę dla reportera. Chciałabym powiedzieć, o czym będę mówić jeszcze w skrócie teraz. Przez cały okres wakacji miałam okazję być w wielu różnych miejscach, w każdym tygodniu prawie gdzieś indziej. A było to z jakiegoś celu. Służyłam razem z misją Generacji Plus, łącznie przez 6 tygodni. Byłam na różnych misjach, w różnych nie krajach, ale w różnych miastach i w Macedonii, więc również byłam za granicą. I byłam tydzień w Zawyszynie na obozie z dziećmi, gdzie też mogłam służyć. Właśnie o tym chciałabym opowiedzieć mniej więcej, czego doświadczyłam, czego się nauczyłam, co pokazał mi Bóg. Nie do końca będę chodzić z tym, co mam na zdjęciach, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie grało. Ale tak, tymi zdjęciami chciałabym się podzielić, ile osób mogłam spotkać, w czym mogłam brać udział w jakich akcjach ewangelizacyjnych i mam nadzieję, że to też będzie dla Was dużym zachęceniem. Więc zaczynając od pierwszego tygodnia, byłam na misji w Bydgoszczy. Zdecydowałam się na tę misję dlatego, że wiedziałam, że to będzie jakiś przełom dla mnie i tak się stało. To był ogromny przełom, to było ogromne wyzwanie, bo to było duże miasto, było dużo ludzi. Ogólnie na ulicach miasta, ale też dużo nowych osób, dużo wolontariuszy było ze mną. Jak możecie zauważyć, to jest cała nasza grupa. I tutaj jest nasza liderka Jurka, z którą też bardzo, bardzo dobrze się dogadywałam. Podczas tego całego tygodnia, poza tym, że miałam okazję służyć razem z nimi, razem z tą całą grupą, sobie nawzajem, mogłam doświadczyć i docenić ogromnie to, jak ważna jest społeczność między nami, jak ważna jest społeczność w Kościele. Ponieważ Julka miała takie podejście do tego właśnie tygodnia, że plan dnia wyglądał tak, że mieliśmy społeczność i później wchodziliśmy na różne akcje, mieliśmy posiłki i spędzaliśmy razem czas. I właśnie kiedy mieliśmy ten czas społeczności, pewnego dnia, pamiętam, że to był piątek, byliśmy tak bardzo prowadzeni przez Ducha, że ten czas społeczności przedłużył się z tam 40 minut na 3 godziny. I to było dla mnie ogromnie świetne doświadczenie, ponieważ wszyscy byliśmy tak fajnie zaangażowani w to, że mogliśmy razem iść z Duchem Świętym, mogliśmy usługiwać sobie wtedy wszyscy razem nawzajem. I tak, wtedy przeżyłam ogromny przełom dla mnie. I doceniłam to, że mam tu młodych ludzi wokół siebie i że mogłam właśnie widzieć, jak oni służą. Oni byli dla mnie ogromnym zachęceniem i ja mogłam im usługiwać w różny sposób. I tak, to był świetny czas. Mogę prosić dalej zdjęcie? Tak. Tutaj zdjęcie kolejne z super grupą, ze wszystkimi dziewczynami, z którymi byliśmy. I tu małe świadectwo z tego dnia, ponieważ cała ta misja też wyglądała tak, że mieliśmy wychodzić na taką wyspę miejską. To jest jedno z bardziej popularnych miejsc w Bydgoszczy, w mieście i w centrum miasta. I wyszło tak, że pierwszego dnia, kiedy my chcieliśmy wyjść i zrobić coś dla młodzieży, tak zwany fresh week, czyli takie spotkanie dla młodzieży i dla młodych dorosłych, zaczął padać deszcz. Nie wiem, czy na tym zdjęciu to widać, ale wszyscy jesteśmy bardzo przemoknięci. No poza mną, bo akurat ja się chowałam przez cały czas pod dachem. Ale to był plan, ponieważ tam rozmawiałam z różnymi ludźmi też o Ewangelii. Ale byliśmy wszyscy bardzo przemoknięci. I świadectwo z tego właśnie jest takie, że my chcieliśmy wejść wtedy na miasto i chcieliśmy robić coś dla ludzi, pokazywać im różne atrakcje, zachęcać ich do integracji z nami i głosić Ewangelię, ale w tym wszystkim spadł deszcz i my nie wiedzieliśmy, co mamy robić, nie wiedzieliśmy, czy mamy uciekać, czy mamy się chować, ale w tym wszystkim wszyscy wytrwaliśmy, staliśmy 3 godziny na deszczu, tańczyliśmy, mieliśmy dobrą zabawę i wyszło tak, że mnóstwo innych ludzi było tym zainteresowanych. Dlaczego grupa młodych osób stoi w deszczu w środku miasta i bawi się i ma dobry czas ze sobą? I wtedy też chcieliśmy działać, wtedy też głosiliśmy Ewangelię. To był świetny czas i świetne wspomnienie. Tak, możemy prosić dalej? Tutaj jedno zdjęcie z akcji, w których tam
udział. To było to, przez to, że to był pierwszy tydzień moich wakacji, to było też moje pierwsze doświadczenie z różnymi akcjami. Ta akcja nazywa się Czym jest wolność? I jak możecie zauważyć na tym zdjęciu, tutaj są dwie akurat dziewczyny, które były powiązane jakimś łańcuchem, jakąś taśmą i trzymały tablicę z napisem: co byś zrobił, gdybyś był wolny? Czym jest dla ciebie wolność? Czy jestem wolny? I ta akcja polega na tym, że chcemy zachęcić ludzi, bardzo powiem w bardzo dużym skrócie, chcemy zachęcić ludzi do tego, że możemy im pokazać to, że w Bogu mamy wolność, to, że Bóg jest wolnością, że my tak naprawdę będąc na ziemi, tutaj jesteśmy czymś związani, jesteśmy uwięzieni przez coś, przez różne nasze problemy, przez różne nasze kłopoty, ale w Bogu znajdujemy wolność i tak naprawdę każdy z nas może powiedzieć o tym, że jest wolny właśnie, bo tą wolność znajdujemy w Bogu. Mam takie małe świadectwo z tego, kiedy byłam dokładnie w tym miejscu na tej akcji, miałam taką rozmowę z innym panem, który tak naprawdę, to też jest dosyć popularna opinia wśród ludzi, pomyślał, że to jest protest, że protestujemy przeciwko jakiejś, nie wiem, akcji rządowej czy coś takiego. I tak ludzie tak to postrzegali. Ale ta rozmowa była na tyle ciekawa, mam nadzieję dla mnie i dla tego pana również, że mogłam dowiedzieć się tego, jaka jest jego perspektywa jako ateisty na to, co robimy. I on mógł dowiedzieć się czegoś innego o Bogu, bo jak często państwo widzą coś takiego na ulicy, kiedy młodzi ludzie wychodzą i chcą mówić o Bogu w ten sposób. Więc to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, zestawiając to z opinią ludzi na ulicy. Taką właśnie akcję, taki kreatywny sposób przedstawienia Ewangelii. Tak, możemy przejść dalej. Przechodząc dalej, już też w tygodniach, w których byłam, to zaczynamy. Chciałam teraz powiedzieć o misji w Kołobrzegu, która była połączona z konferencją Momentum. Jak tutaj właśnie widzicie, jestem na zdjęciu z tej konferencji, w której mogłam brać udział. To była konferencja tam 6-dniowa chyba, już nie pamiętam dokładnie. I jak to konferencja, była bardzo też skupiona i zachęcona tym, co mogłam tam usłyszeć. To był świetny czas i naprawdę pierwszy raz uczestniczyłam w takiej konferencji oczywiście, ale pierwszy raz też mogłam doświadczyć tego, z jakim fajnym nastawieniem spotyka się ludzi innych wierzących, którzy tak naprawdę nie mam do nich jakoś blisko i w jaki kreatywny sposób oni potrafią mówić o Bogu i uwielbiać Boga. Więc mogę pokazać dalej, wiecie? Ten czas był bardzo skupiony na tym, że mieliśmy wykłady każdego dnia, w których ja brałam udział oczywiście. I jeden z takich wykładów, który bardzo mi się podobał, na którym bardzo, bardzo dużo się nauczyłam i z którego bardzo dużo wyciągnęłam, to był wykład o mitach w ewangelizowaniu. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, jaki może być mit w ewangelizowaniu? No taki, kiedy skupiamy się, mówimy o czymś takim życiowym, a nie mówimy o Bogu. To na przykład mi przyszło pierwsze co do głowy, kiedy pomyślałam, usłyszałam o tym temacie. Okazało się, że nie do końca o tym mówiliśmy. Pierwszy mit o ewangelizowaniu, który teraz mi przychodzi do głowy, którego starałam się bardzo trzymać podczas całych tych 6 tygodni ewangelizacji, to to, że ewangelizacja nie jest reklamą. Nie jest reklamą Boga, nie jest reklamą Kościoła. Ewangelii nie chcemy sprzedawać. To tak bardzo trafiło mocno do mojego serca, że rzeczywiście właśnie starałam się tego trzymać bardzo podczas tego każdego tygodnia i mówić o Bogu w ten sposób, że ja nie chcę kogoś przekonać właśnie do Boga, do tego, jaka ja jestem lepsza przez Niego, albo nie chcę przekonać kogoś dlatego, że musi iść do tego i do tego kościoła, ale chciałam mówić o Bogu jako o tym, który dał nam największy prezent, czyli Jego miłość, że Bóg jest miłością, że chciałam skupić się właśnie na tym, jakie są Jego cechy. Tak, mam nadzieję, że to mi wychodziło. Bardzo dużo nauczyłam się z tej konferencji i to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Mogę prosić dalej zdjęcie?
Ale podczas tego, że mieliśmy tam konferencję, ja dalej byłam na misji generacji i głównie dlatego też pojechałam na, tą konferencję. Tutaj jest jedno zdjęcie, jak brałam sobie udział w akcji, tak naprawdę na którą poszłam sama i po prostu sama ewangelizowałam, rozmawiałam z ludźmi. Jako grupa zbieraliśmy się wszyscy razem przy molu, koło brzegu i wychodziliśmy właśnie rozdawać ulotki na okoliczne wydarzenia, które były na tej konferencji, ale też głosiliśmy Ewangelię. Takie małe świadectwo z tego, że tutaj na tym zdjęciu akurat zostało uchwycone to, jak rozmawiam z dwiema dziewczynami z Poznania, które później zaprosiłam na misję w Poznaniu, na którym byłam dwa tygodnie później. I to też było bardzo ciekawe doświadczenie, bo mnóstwo ludzi wtedy mogło usłyszeć Ewangelię przez to, ile osób było zaangażowanych właśnie w to, jak mogliśmy być na tej konferencji i połączyliśmy to z ewangelizacją. I mogę prosić dalej zdjęcie? To również ja z kolegą, z plakietką Tysiąc powodów, aby dziękować. Bardzo polubiłam tą akcję, ponieważ wychodzę z jedną tablicą do ludzi i polega to po prostu na tym, że mam rozmowę jeden na jeden i pytam kogoś o to: dzień dobry, cześć, jaki jest twój jeden powód dzisiaj, aby być wdzięcznym? Wydaje mi się, że każdy na ulicy może powiedzieć o czymś takim, ale w tym wszystkim ja staram się naprowadzić tę rozmowę na to, że możemy być wdzięcznym tylko i wyłącznie, możemy być wdzięcznym za wszystko tylko i wyłącznie dzięki Bogu. I ja też mogłam wiele, wiele razy dzielić się swoim świadectwem podczas tej akcji. Okej, możemy przechodzić dalej. Tutaj jest zdjęcie już z tygodnia w Łodzi. Byłam na misji w Łodzi, to był bardzo intensywny czas. Było nas również bardzo dużo. To był również intensywny czas pod tym względem, ile mieliśmy do zrobienia, pod tym względem, jaki mieliśmy plan dnia, ale również pod tym względem, ile mieliśmy konwersacji. Było wiele nieudanych rzeczy. Może zacznę tak bardziej od negatywnej strony, ponieważ również tutaj chcieliśmy wychodzić do ludzi z taką akcją, jak kluby młodzieżowe, z takimi rzeczami, gdzie możemy się zbierać w centrum miasta, zapraszać wszystkich i tak integrować się z nimi i przez to głosić Ewangelię. Ale miejsca, które wybraliśmy w Łodzi, nie do końca nam służyły i nie do końca było to popularne miejsce. Ale wychodziło wiele takich akcji, jak ten depor, który możecie zobaczyć tutaj na zdjęciu. To polega na tym, że wychodziliśmy z czterema znakami i głosiliśmy przez to Ewangelię, że Bóg jest miłością, jesteśmy oddzieleni od Boga. Jezus Chrystus przyszedł na świat i umarł za nasze grzechy, aby nas z Bogiem połączyć. I jaka jest dalej Państwa decyzja potem? Pamiętam, że tego dnia miałam taką jedną ciężką rozmowę z panią, która była bardzo wierząca w nie w Boga, nie w chrześcijaństwo, ale w astrologię, w kamienie, w takie inne różne moce. I porównywała Boga, naszego chrześcijańskiego, do jakiejś też mocy i jakiejś energii. I to było na tyle ciekawe, że mogłam ja podzielić się swoją wizją i moimi doświadczeniami o Bogu i ona mogła się też tym podzielić, ale nie miałam na tyle mądrości, żeby uświadomić tą pani, przepraszam, co jest złego w jej wierzeniach, ale pamiętam, że ta pani była bardzo zbudowana po tym, że mogła zobaczyć taką grupę osób. I mogła zainspirować się tym, że my jako młodzi ludzie nie podążamy za tymi trendami. Nie podążamy właśnie za tą astrologią, za tymi kamieniami, bo teraz to jest bardzo w modzie. I pamiętam, że to ją bardzo zainspirowało. Pani dostała Biblię i mam nadzieję, że zagubiła się w nią jakoś bardziej. Możemy iść dalej ze zdjęciami. Tak, tutaj ostatnie, znaczy kolejne też i ostatnie zdjęcie, które mam z misji w Łodzi. Właśnie ze wszystkimi wolontariuszami. To była duża misja pod względem tego, ile osób tam było. I jestem wdzięczna za każdego, kto tam był, bo wszyscy tworzyliśmy bardzo zgrany zespół i mieliśmy wiele, wiele różnych doświadczeń, wiele różnych świadectw. To było też niesamowite. Możemy iść dalej. Chciałam jeszcze wspomnieć o tym.
To jest zdjęcie też z Łodzi, z ulicy Piotrkowskiej, gdzie miałam pierwszy raz okazję brać udział w akcji Jaki jest Twój Bóg? To jest dosyć kontrowersyjna akcja, ponieważ wychodzimy no, z czymś takim jak taka tablica, ale też możemy wychodzić w różny sposób z tym do ludzi. I akurat tutaj to polegało na tym, że wychodziliśmy z tą tablicą z pytaniem i ludzie mogli przyklejać naklejki, karteczki ze swoimi odpowiedziami. Miałam jedną taką rozmowę podczas tej akcji, kiedy podszedł do mnie młody chłopak i żartobliwie po prostu nabijał się z tego, co my tam robimy. Że wychodzimy na ulicę, no jaki jest twój Bóg, no mój Bóg jest taki i taki, jakieś tam charaktery, mówił z bajek czy z jakichś filmów i w ogóle, ale w pewnym momencie zapytał, czy my na poważnie mówimy o Bogu, który jest w Biblii, no Bogu chrześcijańskim. I uświadomiłam go, że tak, że jesteśmy tam za darmo, że nikt mi nie płaci za to, że wychodzę na ulicę, że spędzam tak moje wakacje, które mogłabym może spędzać nad morzem albo w Chorwacji, czy gdzieś tam jeszcze indziej. I pamiętam, że uświadomiło go to tak bardzo o tym, że jego postawa była zła po prostu, że nie docenił tego, że ktoś rzeczywiście mówi o swoich wierzeniach na poważnie. I widziałam, że w mgnieniu oka jego serce bardzo spokorniało. Mogłam z nim podzielić się Ewangelią i tak naprawdę mnie to bardzo dotknęło właśnie, że on i mnóstwo innych młodych ludzi mogło zobaczyć wtedy nas na ulicy Piotrkowskiej praktycznie każdego wieczoru. Właśnie, że tak spędzamy czas, że chcemy mówić o Bogu, że nikt nam za to nie płaci, że chcemy dzielić się tym, co Bóg nam dał i tym, jak Bóg nas zmienił i nie chcemy tego zatrzymywać za siebie, nie chcemy zatrzymywać za siebie tej miłości. I to naprawdę poruszało wiele, wiele osób, chociażby tego chłopaka, o którym wspominałam. Okej, możemy iść. Tak, tutaj mój kolega Kacper z plakietką też zrobioną, z tablicą zrobioną, 1000 powodów, aby dziękować. To też przyciągało wiele, wiele uwagi, kiedy on tak stał na ulicy Piotrkowskiej. To też było w kreatywny sposób to wykorzystaliśmy, ponieważ wiele ludzi do nas nie podchodziło. W pewnym momencie stwierdziliśmy z Kacprem, a co tam, jak poniesiesz to do góry, każdy będzie mógł widzieć z daleka. I tak było, że każdy, dosłownie każdy, kto u nas przechodził, to oglądał, rozglądał się za tym, co my tu robimy. A mieliśmy tylko jedną plakietkę z tym i wiele, wiele rozmów podczas tego, kiedy Kacper tak mógł prezentować to. Wiele rozmów, wiele poznanych nowych doświadczeń, bo wtedy też miałam rozmowę z jedną panią, która została skrzywdzona przez swojego partnera. I ja wtedy nie byłam gotowa trochę na to, żeby z nią rozmawiać. Nie wiedziałam, jak mam poprowadzić tą rozmowę, ale czułam, że Bóg daje mi taką mądrość, żeby po prostu pomodlić się o tą panią. I też zaprosiłam ją na nabożeństwo wtedy. I też mam nadzieję, że są z tego owoce dalej, że pani jakoś interesuje się w tym, że cały pokój i naprawę tego, co dzieje się w jej życiu, może przynieść tylko Bóg. To też było bardzo ciekawe doświadczenie. Okej, możemy iść dalej. I tu jeszcze raz zdjęcie z Łodzi, możemy iść dalej. Tak, tutaj to jest zdjęcie z granicy Macedonii. Po tygodniu w Łodzi miałam okazję być na misji w Macedonii. I tak naprawdę teraz tylko chwilę o tym wspomnę, a jeszcze przejdę do tego później. Więc tak naprawdę możemy tylko zobaczyć zdjęcia. Kiedy przejeżdżaliśmy przez granicę i co tam było dalej, więc możemy przejść dalej. Tutaj flaga Macedonii, dalej możemy iść. Tutaj pierwsze zdjęcie z tego, jak miałam okazję brać udział w akcji. Właśnie wyszliśmy wtedy jednego wieczoru na ulicę miasta Skopje i braliśmy udział w akcji Defor. Tak naprawdę jedna akcja wystarczyła nam do tego, żeby mieć też dziesiątki rozmów z ludźmi i dziesiątki osób, setki osób tak naprawdę, które wtedy przeszło obok nas, mogły zobaczyć. Mogły zobaczyć to, jak młodzi ludzie wychodzą też na ulicę i chcą mówić coś o Bogu w kraju, który nie do końca podąża tym za Bogiem chrześcijańskim, bo Macedonia jest dużo prawosławia, i tak, to jest chrześcijaństwo, ale jest dużo
Bratysławia i jest dużo Albańczyków i jest dużo muzułmanów. Więc to by było ciekawe, ale do tego jeszcze wrócę za chwilę, może iść dalej. Tutaj, no w sumie jak już jesteśmy przy tym, to już o tym wspomnę. Na misji w Macedonii ja z całą ekipą generacyjną miałam okazję uczestniczyć w tygodniu obozu dla dzieci, który to był taki obóz, że dzieciaki przyjeżdżały do nas na jeden dzień i spędzaliśmy tam z nimi czas w różny kreatywny sposób, na grach, na integracji z nimi, ale również na wykładach i na głoszeniu Ewangelii. I tutaj jest właśnie jedno takie zdjęcie z jakiegoś aktywnego dnia. Współpracowaliśmy wtedy z taką organizacją Young Life i oni tak naprawdę organizowali wszystko, co tam robiliśmy, a my mogliśmy jako wolontariusze tam pomóc. I dla mnie to był również niesamowity czas pod tym względem, że mieliśmy tą barierę językową z językami, gdzie no, ja nie mówię po macedońsku, ani nie używam cyrylicy, ani nic takiego. I tak naprawdę moje oczekiwania z tym, że myślałam, że jednak będę coś rozumieć, jednak się przeliczyłam, bo jednak nic nie rozumiałam. I mieliśmy tą barierę językową, ale te dzieci były na tyle otwarte i na tyle chciały integrować się z nami, że mogłam z nimi dzielić się Ewangelią przez jakieś kreatywne gry, kreatywne rzeczy. Prowadziłam zajęcia artystyczne, mogliśmy rysować coś, mogliśmy wyrażać siebie, mogliśmy zrobić taką flagę z prześcieradła, na której mogliśmy rysować nasze różne myśli i tak dalej. I przez to mogłam z nimi dzielić się Ewangelią, pisząc wersety biblijne, pokazywać im to, co Bóg mi dał tak naprawdę w życiu i że mogłam być z nimi dzięki temu. Okej, możemy iść dalej. Tak, i tu zdjęcie właśnie z całą naszą ekipą z Macedonii, z całą ekipą, z dzieciakami również, ze wszystkimi, którzy brali w tym udział. My akurat z tego obozu wyjechaliśmy chyba dwa dni wcześniej, kiedy on się skończył, czy tam półtora dnia wcześniej, kiedy on się skończył. Ale na koniec dostałam taką informację, że większość z tych dzieci oddało swoje życie Jezusowi. Kiedy my po tym właśnie całym tygodniu tak naprawdę ja nie miałam z nimi aż takiej integracji, mogłam z nimi tylko się bawić i w kreatywny sposób coś pokazywać. Oni słuchając właśnie wykładów i ludzi, którzy byli odpowiedzialni też, wolontariusze, którzy byli odpowiedzialni za pracę z nimi w małych grupach, właśnie poprowadzili ich w tym, żeby zdecydować, że dalej chcą iść za Bogiem. I to było też dla mnie niesamowite doświadczenie, że mogłam zobaczyć tyle młodych dzieciaków radosnych, pomimo tego, że kraj na mnie nie wywarł takiego radosnego wrażenia. Macedonia była dosyć smutna. Dla mnie, kiedy wjechałam do tego kraju, była dosyć taka przygnębiająca i mało było radosnych rzeczy tam. Dla mnie właśnie ten tydzień był niesamowitym doświadczeniem właśnie tylko i wyłącznie dzięki tym dzieciakom i dzięki ludziom, z którymi mogłam pracować i dzięki Bogu. Okej, możemy iść dalej. Tutaj już jesteśmy na misji w Poznaniu. Kolejne zdjęcie z akcji, o której już wcześniej powiedziałam, czyli akcja Czym jest wolność, albo jestem wolny. Nie spodziewałam się, że misja w Poznaniu będzie dla mnie... nie miałam tak dużych oczekiwań według niej, ponieważ jedyne dlaczego też tam wybrałam, to dlaczego tam pojechać, to dlatego, że to jest duże miasto i znowu miałabym ciekawe doświadczenia z dużym miastem, z dużym miejscem, z wieloma osobami na mieście. Ale jednak zaskoczyło mnie to nie tylko pod tym względem, że tak duże miasto, dużo ludzi i tak dalej. Zaskoczyło mnie to pod tym względem, ile osób, jak dużo ludzi ma mnóstwo różnych wyobrażeń o Bogu, a tak naprawdę my niczym się między nimi nie różnimy. Nie różnimy może w ten sposób. Możemy sobie przejść dalej ze zdjęciami. Tutaj właśnie jestem ja na jednym zdjęciu, rozmawiając z chłopakiem, który podobnie zetknęłam się z żartem, że czy my naprawdę mówimy o Bogu, czy naprawdę robisz to za darmo, czy naprawdę nic ode mnie nie chcesz.
To też było ciekawe pod tym względem, że mogłam z nimi podzielić się znowu tym, dlaczego jestem tu, gdzie jestem, dlaczego pojechałam do Poznania, które jest 3 godziny drogi ode mnie, czy ileś godzin pociągiem. Dlaczego zdecydowałam się właśnie tak spędzić ten tydzień. I kolejny raz widziałam poruszone serca. Kolejny raz widziałam, jak Bóg skruszał serca tych młodych ludzi. I ja mogłam być świadectwem tego, że nie wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, musi być skupione wokół nas, ale może być skupione wokół innych osób. Bo właśnie dlatego tam byłam. Byłam tam dla nich, żeby dzielić się z nimi Ewangelią. I to poruszało ich serca. Jestem bardzo wdzięczna za właśnie tą rozmowę i za ten czas. Ok, możemy iść dalej. Tutaj miałam też okazję podczas tego tygodnia być na akcji Czym jest miłość? I tak naprawdę podczas tej akcji zebrałam najwięcej doświadczenia z tym, jak rozmawiać z nimi. Ponieważ ta akcja też wydaje się dość kontrowersyjna, kiedy w dzisiejszych czasach wychodzimy na ulicę i mówimy, czym jest miłość? No, tylko nam kojarzy się miłość z Bogiem. Tylko nam, chrześcijanom, którzy właśnie uczęszczają tak do kościoła, którzy czytają Biblię. Ponieważ 95% przypadków, które spotkałam, mając tą akcję, to było to, że no, miłość to jest związek dwójki ludzi i te wszystkie interakcje, które między nimi zachodzą. Miłość to jest to, co możemy oglądać w telewizji, to, co widzimy w internecie i tego typu inne rzeczy. Więc dla mnie to było ogromnie... ta akcja była ogromnym takim wyjściem ze strefy komfortu, rozmawiając o miłości z ludźmi, ponieważ musiałam ich nakierować na to, że my nie chcemy mówić o miłości jako o takiej miłości cielesnej i tego typu rzeczach, ale chcemy mówić o miłości prawdziwej, realnej, która nas nigdy nie zawiedzie. O miłości, o Bogu, o tym, jaki On jest, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłosierny, Bóg jest łaskawy i tak naprawdę daje nam tę miłość każdego dnia i my nie musimy zatrzymywać się tylko na ludziach, nie musimy zatrzymywać się tylko na tym, co dobra tego świata nam dostarczają. To było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Pamiętam, że podczas tej akcji właśnie przyszedł do nas, do mnie do takiej dwójki wolontariuszy, podszedł do nas chłopak, który był taki bardzo podekscytowany. Co tu się dzieje? Co wy tutaj macie? Czym jest miłość? Okej, my myśleliśmy, że on będzie sobie żartował, bo był taki młodszy od nas, taki energiczny bardzo chłopak i pierwsza reakcja, no na pewno będzie sobie żartował, powie jakieś głupie rzeczy. Czym jest miłość? On tak mówi. Czym jest miłość? Szczęściem, zrozumieniem. I my byliśmy wtedy w szoku, kiedy on mówił naprawdę takie bardzo głębokie rzeczy. Mówił naprawdę rzeczy, które mają jakąś wartość. Pomimo tego, że moja pierwsza myśl do głowy to przyszła taka, żeby zacząć go oceniać, że powie pewnie jakieś głupoty. Bóg to poprowadził w niesamowity sposób, bo mogliśmy rzeczywiście znaleźć w tym błędzie i mogliśmy zaprosić go na akcje, które mieliśmy później, na takie też wieczory dla młodzieży. I to było super widzieć kogoś tak radosnego, z taką mądrością jednak, z tym, że szukał tym, o czym chcieliśmy rozmawiać, szukał czegoś więcej niż tylko a, no dobra, wy rozmawiacie o tym, o Bogu, to ja nie chcę o tym słuchać. To było dość ciekawe. Bóg to poprowadził w niesamowity sposób. To też również świadectwo z tego, jak Bóg mnie zaskakiwał w tym czasie. Niesamowicie. I jak używał mnie, pomimo tego, że ja miałam zupełnie inne nastawienie na początku. Okej, okay, możemy iść dalej. I tutaj właśnie zdjęcie z całą naszą już ekipą. Było nas bardzo dużo, 30 osób, prawie 28. To była największa misja, na jakiej byłam. I jestem wdzięczna bardzo za każdego z tych wolontariuszy, za to, jak bardzo angażowaliśmy się w tą misję. Za to, że ja nie ogarniałam wielu rzeczy, kto co robi, a wszystko wychodziło bardzo płynne i wszystko wychodziło no po prostu bardzo dobrze. Właśnie w tym, że wszyscy mieliśmy w tym ten sam cel. Wszyscy chcieliśmy tam służyć Bogu i wszyscy chcieliśmy mówić o Nim. I to było bardzo ciekawe, móc służyć z taką ilością ludzi. Bo 30 osób nie jest łatwo ogarnąć przez tydzień, żeby służyli, żeby byli jak w zegarku, bo już mieliśmy plan godzinowy i tak dalej.
Więc to było niesamowite widzieć, że jako taka duża grupa osób możemy wszyscy się zebrać i mieć jeden cel, jeden plan i iść w to razem przez cały dzień. To też Pana powiedza. Możemy iść dalej. W Poznaniu też właśnie mieliśmy okazję być w Domu Pomocy Społecznej. O tym nie wspomniałam jeszcze. Właśnie zależało mi to zdjęcie. Mieliśmy okazję być w Domu Pomocy Społecznej. I tam każdego dnia od 10 prawie do 12, od 10 po 10 godziny do 12 służyliśmy i prowadziliśmy różne zajęcia takie integracyjne z tymi osobami. Każdy z nas, to polegało na tym, że przychodziliśmy całą grupą, ale każdy z nas gdzieś tam dobierał się z jakąś osobą starszą i prowadziliśmy też z nimi rozmowy. Tutaj jestem ja na zdjęciu z panią Stefanią, która bodajże miała 86 lat, kiedy miałam okazję z nią rozmawiać. I mam nadzieję, że pani Stefania ma się dobrze. Takie małe świadectwo i zachęcenie w sumie z tego, kiedy mogłam rozmawiać z panią Stefanią, ale też z innymi państwem, to to, że to było moje pierwsze doświadczenie, tak codziennie z osobami starszymi rozmawiać. I poznawać ich i dowiadywać się tego, jak się czują, co się z nimi dzieje, pomimo że ich stan nie był jakiś fascynujący. To właśnie w tym wszystkim starałam się dążyć do tego, żeby dzielić się tym właśnie, że Bóg jest zawsze z nimi, że Bóg jest tym, który troszczy się o ich dzień. Pani Stefania akurat właśnie, ona była wierząca, przynajmniej tak zrozumiałam, sama do końca nie wiem, czy dokładnie się dogadywałyśmy we wszystkim, ale ona była wierząca i mogłam poznać historię tego, jak ona poznała się ze swoim mężem i historię właśnie takiego zakochania. I dla mnie to było ogromne szczęście, kiedy mogłam posłuchać o tym, że ona właśnie dzieliła się ogromną częścią swojego życia ze mną, nie znając mnie. A ja w tym wszystkim mogłam opowiedzieć jej o Bogu, opowiedzieć właśnie o tym, jak to uważam, myślę, mam nadzieję, że Bóg ich połączyć, panią Stefanię i jej męża. I pani Stefania, ona była na początku właśnie smutna, ale spędzając czas ze mną mogła być radosna, widziałam to w jej oczach. I dla mnie to było ogromne zachęcenie w tym, że małą rozmową, małymi gestami ja mogę poprawić komuś dzień. I doceniam to ogromnie. I jestem bardzo, bardzo za to wdzięczna. Okej, możemy iść dalej. Tutaj też zdjęcie z innej akcji, na której też byliśmy w Poznaniu. Tak, ale to możemy iść dalej. I to już jedno z ostatnich zdjęć tak naprawdę, które chciałabym Wam pokazać. To zdjęcie z sesji w Sieradzu, na której byłam dosłownie przed chwilą, na której byłam dosłownie przed chwilą. Tutaj mamy całą ekipę, naszą wolontariuszy, z którymi służyliśmy. Na tej misji też był Janek, jak możecie zauważyć na zdjęciu. I ta misja również była dla mnie pięknym czasem, przełomowym czasem na pewno. Piękna pod tym względem, że wszyscy mieszkaliśmy w domu pastora. Więc od początku do końca żyliśmy jak rodzina. To był super niesamowity, rodzinny czas. Wszyscy byliśmy jednym zespołem i każdy był niesamowicie zaangażowany w służbę. Kiedy rozmawiałam właśnie z liderami, to pamiętam, że właśnie ich pierwsze wrażenie było to, że każdy z tych wolontariuszy, pomimo że oni byli w większości młodsi od nas, mieli tam 15, 16 lat czy 17, to każdy był super zaangażowany w to właśnie, żeby wychodzić na ulicę i żeby mówić o Bogu. I tak samo jak w Poznaniu, tak samo tutaj, wszyscy mieliśmy ten sam cel, żeby mówić o Bogu, żeby głosić Ewangelię i byliśmy tam dla innych, a nie byliśmy tam dla siebie z jakichś własnych licznych rzeczy. I to było super, że mogłam doświadczyć takiego właśnie rodzinnego czasu i takiej zżyłości w sumie z każdym z nich. Przynajmniej z większością, mam nadzieję. I w sumie chyba to jest jedno z ostatnich zdjęć. Tam jest jeszcze jedno ostatnie śmieszne zdjęcie, które zrobiliśmy. Ktoś możemy pokazać. Tak, ale to praktycznie nic na nim nie widać. Możemy wrócić do tego zdjęcia.
Tak może jeszcze podsumowując właśnie ten czas całych tych tygodni, chciałabym właśnie powiedzieć o tym, że mogłam każdego tygodnia zebrać ogromne doświadczenie w tym, że byłam w innym mieście, mogłam poznawać wielu innych, wiele nowych osób, wiele nowych wizji światopoglądowych, bo co miasto to widziałam, że ludzie myślą inaczej i w różny inny sposób postrzegają różne rzeczy. Ale największą rzeczą, za jaką jestem wdzięczna podczas każdego tego tygodnia, jest to, że właśnie miałam każdego tygodnia inny zespół z jednym celem. I wychodziliśmy właśnie tam, żeby mówić o Bogu. Wychodziliśmy jako ludzie totalnie, byliśmy w jednym miejscu jako ludzie totalnie nie znający siebie nawzajem, ufaliśmy sobie nawzajem i szliśmy w tym właśnie jako rodzina. Jako rodzina, jako przyjaciele i mogliśmy na sobie polegać. Jestem wdzięczna za to, jak Bóg pokazał mi, że może używać mnie w różny sposób, którego ja się nie spodziewałam. Na misji w Bydgoszczy właśnie mogłam usługiwać ludziom tak, jak się nie spodziewałam, że będę usługiwać tak naprawdę i Bóg otworzył moje serce na to w doskonały, piękny sposób. Za to jestem bardzo wdzięczna. Ale też właśnie chciałam jeszcze wrócić na chwilę do misji w Macedonii i o tym powiedzieć jeszcze chwilkę, 2 minuty. Możemy pokazać w planie, no tak właśnie. Kiedy wyjechałam właśnie do tego kraju, to był tak naprawdę taki punkt kulminacyjny moich tygodni misyjnych. Liczyłam na ten tydzień najbardziej, właśnie, że wyjadę do Macedonii, to będzie nowe doświadczenie, nowy kraj, w ogóle wszystko będzie nowe i będzie super. Ale tak nie było, bo nie było tak, że pierwsze moje wrażenie było to, że będzie super, ponieważ kiedy wjechałam do tego kraju, to właśnie było smutno. Było widać ogromną różnicę tego, jak to jest kraj bez Unii Europejskiej, jak ludzie są niezadbani. Kiedy widziałam, jak ludzie potrafią żebrać o pieniądze, to tak naprawdę nie wiedziałam, co mogę zrobić w tym momencie, czy mogę wyjść do nich i dać im jakieś pieniądze, czy mam z nimi rozmawiać, czy co mam z nimi zrobić. A gdzieś tam była ta chęć tej pomocy, ale nie dało się. Było tych ludzi tak wiele i tak dużo potrzebujących, że nie dało się pomóc każdemu. I to był dla mnie ogromny szok kulturowy, właśnie będąc w tym kraju. Ale było to dla mnie ogromnie również ogromne doświadczenie w tym, że mogłam z ludźmi, z muzułmanami, z ludźmi innego wyznania właśnie rozmawiać o tym, jaki jest mój Bóg, co On dla mnie zrobił, że jest miłością i że pomimo tego, że oni nie podążają za Nim, On dalej ich kocha. To mi właśnie, to doświadczenie całej Macedonii też pokazało mi to, jak być pokorny wtedy, kiedy rozmawiam z kimś z innego wyznania. I myślę, że każdy z nas ogromnie tego potrzebuje, że kiedy wychodzimy na ewangelizację, we wszystkim musimy znać właśnie tą pokorę i nie możemy wywyższać swoich doświadczeń podczas doświadczenia kogoś innego, bo tak jak ja chciałam komuś mówić o moim Bogu, tak samo ktoś chciał mi mówić o jego Bogu, chciał mnie nawrócić na islam w tym samym kontekście, ale nie wyszło. I właśnie myślę, że każdy z nas potrzebuje tej pokory, kiedy wychodzimy na ulicę, kiedy rozmawiamy z ludźmi, ponieważ nigdy nie wiemy, jak Bóg nas zaskoczy, jakie da nam doświadczenie. Ale ja właśnie nie spodziewając się tego, jak nie wiedząc, jak mogę pomóc ludziom w tym kraju, mogłam po prostu zyskać doświadczenie w tym, że usłyszałam nowe rzeczy o innych religiach, ale też to właśnie w pokorny sposób mogłam podzielić się tym, co Bóg zrobił dla mnie. Tak, jestem wdzięczna za cały ten tydzień i za wszystko, co mogłam robić podczas tych wszystkich tygodni wakacji. To tyle, o czym chciałam powiedzieć. Dziękuję Ci jeszcze, jestem bardzo wdzięczna za ten czas, że mogłam się podzielić z Wami. I również za to, że między innymi dzięki Wam mogłam też tam być. Dziękuję za wszelkie wsparcie, za modlitwę, za wsparcie i w modlitwie, i wsparcie finansowe. I naprawdę czułam ogromne wsparcie w tym, kiedy mogłam wychodzić na ulicę i mogłam mówić do ludzi. Bo wierzę, że ta mądrość, którą dostałam, nie była ode mnie, ale była od Boga.
I tak chwała Bogu za to, że nie tak używać polskiego. Dziękuję ślicznie.